Witam, kolejny vlog z Truskaw. Jeżeli nie oglądaliście poprzedniego, link jest w opisie. Zasubskrybujcie mój kanał, bardzo was proszę. I jeżeli możecie, kliknijcie w reklamę, żebym dostał te 30 groszy za tego vloga, no, od osoby. Pokażę wam, gdzie jestem. Okolice, chociaż nie wiem, czy mogę pokazywać. Ogólnie są też tu Rumuni, też tu są. Pokażę wam, tu jest parking. Jak okolica wygląda? Idę właśnie do kontenera swojego. Nowe kontenery ogólnie mamy. Właśnie, a jeszcze o 11 mam umowę podpisać. Jestem ogólnie, przyjechałem tu z Justyną, tą co jest na vlogu z Juvenali. Możecie zobaczyć vlog na moim kanale. Wchodzimy do konteneru. Tu jest ich dużo. Są też Rumuni i nie tylko. Właśnie wchodzę do konteneru. Tutaj mamy. A właśnie, hej Justyna. Możecie ją obejrzeć jeszcze na vlogu z Juvenali. Tutaj mamy lodówkę. Wchodzimy. W sumie to jest nowy kontener, jest bardzo czysto. Nawet nic kurzu nie ma. Patrzyłem nawet tutaj. Więc tak, mamy tutaj sobie stolik, dwa siedzenia, dwie szafki, dwa łóżka i to tyle. Niestety nie ma nawet zmywarki. Nie, jak czemu? Niestety czego nie ma? Umywalki. I niestety nie ma nawet umywalki. Ani łazienki, ani nic, trzeba przez podwórko chodzić. Trochę lipa z tym, no nie wiem, jakoś się trudzimy. Właśnie, nie ma tutaj nawet ani łazienki, ani umywalki. Trzeba wszystko przez podwórko chodzić, żeby się wykąpać, czy coś, zęby umyć. Jutro ogółem mamy pierwszy dzień pracy i na pewno wam opowiem co i jak. Teraz dopiero się rozpakowujemy. Jeszcze idziemy o 11 podpisać umowę do... Więc to będzie w sumie za chwilę ta 11. Jest 10:08, więc za chwilę będziemy szli. Tylko muszę się rozpakować, najwyżej jeszcze coś dogromić na pewno. Właśnie wychodzimy, idziemy zobaczyć łazienki. Od razu wam pokażę, jak to wygląda. Tu jest wyjście od nas. Zakluczasz? Lepiej zakluczyć. Tutaj wszędzie są kontenery, jeszcze puste, bo jeszcze ludzie nie przyjechali. Jesteśmy jedni z pierwszych, dlatego mamy tutaj kontener. Jechałem około 13-14 godzin, nie jak ostatnio 24 z Albertem. A w ogóle pozdrawiam Alberta z Truskaw, Pitbulla inaczej. A to chyba tutaj będą te łazienki, co? Nie, tam, o tam, tam, tam. O tam, póki mało ludzi jeszcze nagram. Tu popatrzcie jaka hala, nie wiem co tam jest. Ten dźwig, to wszystko tak to wygląda. Tam jest bus, pewnie ten bus będzie jeździć. To jest damska, to jest męska. Wchodzimy do łazienki męskiej, zobaczymy. Jak to tutaj wygląda? To jest przejście do damskiej? Nie. Tu jest jakieś drzwi. A, to jest na wyjście drugie, dobra. Tak to wygląda męska łazienka. Tu jest toaleta. No. I jak z prysznicami? Dwa prysznice na tyle ludzi. Kiepsko to widzę. Będzie słabo. Idziemy zobaczyć do damskiej. Jak w damskiej? Lepiej? Co? Nie no, tak śmiesznie kurwa. Jest to też o, trzy prysznice. Bo u mnie są dwa, wiesz? Więc no słabo to widzę. Chociaż w sumie słabo, no. Ja mam trójkącik, mam ciekawi. Ale ja słabo widzę, w sensie kolejki będą olbrzymie. Będą olbrzymie. Ogólnie pierwszy dzień za nami w pracy. Właśnie, tutaj mam kalendarzyk, tak samo jak tam. Pierwszy dzień, dzisiaj jest 18. Pod koniec dnia będę skreślał po prostu. Zrobiliśmy przemeblowanie, już wam pokazuję. Właśnie, tylko czekajcie. Justyna właśnie plecy trochę spaliła. Trochę? Mocno. Bardzo! No, trochę mocno. Zobaczcie, jak zrobiliśmy przemeblowanie. Teraz jest o wiele więcej miejsca. Tutaj postawiliśmy dwie szafy, lodówkę, tak jak było. I wejście, tak. Tu stół tak samo był, tutaj szafkę jedną zabraliśmy stąd, łóżka po prostu obróciliśmy w drugą stronę. Ogólnie są wygodne materace, jest dużo miejsca na łóżku. No i co tam jeszcze? A, mieliśmy jechać po wiatrak do Aldika. Za skrzynkę jest 3,34 netto zapłacone, za jedną skrzynkę 5-kilową i za godzinę. Jeżeli pójdziemy pracować na godzinach, to jest 10 euro i 2 eurocenty za godzinę. No więc stawka jest lepsza niż w RNK, jak rok temu byłem. A w sumie jeszcze jedna rzecz.
parking jest ogólnie strzeżony. Te miejsce ogólnie jest ogrodzone dookoła płotem i jest ogólnie jest ogółem strzeżone, więc chyba nie będzie problemu tam, jeśli coś będzie się działo. Nawet jest tu sklep na terenie tego obiektu, tylko że to jest bardziej sklep rumuński i tam ceny są trochę droższe niż w zwykłych sklepach tutaj w okolicy. Jemy właśnie taki obiad, jak smaczne. Dobry? Może być. No, taki sobie. No, ogólnie skończyliśmy jeść. Znaczy kończymy, bo w sumie ja tego nie zjem nawet. No, tak 3 na 10, 2 na 10 mniej więcej. Właśnie szukamy kuchni, żeby wam pokazać, jak to wygląda, bo jeszcze nigdy nie byliśmy tutaj, tam gdzie jest ta mikrofalówka i co tam jeszcze jest? I piekarnik, coś takiego mniej więcej. Justyna pewnie będzie wyjeżdżać? Na pewno. Na pewno. Aha. Co? Nic, nic. Na pewno, ale przyjadą jeszcze dwie moje koleżanki, które na pewno wystąpią na vlogu i jeden kolega, który pewnie nie wystąpi na vlogu. Dziś jest już piąty. Nie poszedłem do pracy, bo rozładował mi się telefon. Właśnie będę szedł do biura, żeby to zgłosić. I od razu wam powiem właśnie jak to jest, jeżeli ktoś nie pójdzie po prostu w pole. Właśnie wychodzę z biura. Już wszystko wiem, więc jest to tak. Dzisiaj, jeżeli byłem w pracy, mam jednego minusa. Ogólnie trzy minusy są. Pierwszy minus, nic nie robi, po prostu nie było cię w pracy, to nie. Drugi minus, tak samo nic nie robi, nie było cię w pracy, trudno. I za trzecim razem, jeżeli nie pójdę, nie dostaję premii tych 10% za przyjechanie w wyznaczony dzień. Więc mam jeszcze do opuszczenia jeden możliwy dzień tylko, żeby, wiecie, dostać tą premię. Czy wam to przypomina więzienie? Jeszcze te druty kolczaste? Ale nie, to jest tylko właśnie zbiór truskawek. Idziemy do miasta pieszo, bo padł mi akumulator. Po prostu zepsuł mi się akumulator, więc potrzebuję nowego. Dobrze, że przyjeżdżają moje dwie koleżanki z... Właśnie czekajcie, pokażę wam tablicę. Mniej więcej. Mamy 2,5 km do sklepu. Do Netto. Idziemy właśnie do Netto. Bo Netto jest około 2,5 km najbliższy sklep stąd. Dzisiaj nie byłem w pracy, tak jak wam rano mówiłem, właśnie po prostu telefon został rozładował się. Justyna jest na antybiotyku, więc też na razie nie chodzi do pracy. Poza tym wraca już do domu i tak którego? 22, więc za jutro już wraca do domu. Zostaję sam, nie wiem, czy dadzą mi kogoś do pokoju, czy mnie przeniosą po prostu gdzieś indziej. Dobra, dojdziemy na miejsce. O, chyba mnie ogląda. Dobra, dojdziemy na miejsce i nagrywam dalej. Jesteśmy na miejscu. Sklep Netto. Da się wejść, czy zamknięty? O, otwarty. No to w sumie wyjdę ze sklepu, to coś wam nagram, ale tak wygląda sklep. Mniej więcej. Wyjdziemy ze sklepu, pokażę co kupiliśmy najwyżej. Nie wiem. No i Justyna dzisiaj wyjeżdża. Już tu ma wszystko spakowane. Jak pojedzie, to w końcu nie będę musiał chodzić tutaj się przebierać i będę mógł podsunąć łóżko. No i ogółem 28 przyjeżdżają dwie moje koleżanki wraz z kolegą, tylko że kolega najprawdopodobniej nie chce wystąpić na vlogu. No i pokażę wam jeszcze, jak ona wyjeżdża i nie wiem, co dzisiaj będę robić ciekawego. Nie wiem, czy zdążę, ale jak mi się uda, to zrobię na Justynie pranka z taśmą. Już wam pokazuję. Czekam, aż przyjdzie. To ten prank. Aha! Nie wyszło. No nie. Skąd wiedziałaś? Co?
skończyłam. Aha. Teraz świetny pomysł, bo słońce świeci i to widać. Ech. Właśnie mamy tu wszystkie branże, przenieśliśmy do drogi głównej. Tam dalej się jedzie prosto i tam po prawej jest brama. W sumie bym mógł przybliżyć wam, pokazać. Tam do końca i w prawo jest brama wyjazdowa. I właśnie czekamy na busa. Chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam całą Polskę, wracam niedługo do Was. No i właśnie zostaję sam. Ale za tydzień przyjeżdżają właśnie dwie koleżanki i kolega, który nie chce już, tak jak mówiłem, wystąpić na vlogu. Może wystąpi, jakoś go przekonam. I ostatni raz pokazywam Justynę i się żegnamy z nią. Ogólnie byłem na obiedzie, ale tam jest jeszcze kolejka, więc pomyślałem, że po prostu wam pokażę ten, w końcu tą kuchnię, ten socjal, tam gdzie jest kuchenka, mikrofala, to wszystko. Ogólnie to się idzie tam za barakami w lewo i to tak wygląda ten budynek. To jest taki budynek zwykły i wchodzimy do środka. Tutaj nie wiem co jest. Wchodzimy tu. Tutaj mamy pralnię. Nie ma tak, że tutaj sami bierzemy. Tutaj macie numery swoich mieszkań i po prostu stawiacie, bierzecie do skrzynki ubranie i po prostu wrzucacie je tu. Nie ma tak, że są pralki. Oni za was biorą. Teraz idziemy tutaj dalej kawałeczek i wam pokażę kuchnię. Tu jest ogólnie kuchnia. To jest kuchenka. Jeszcze stara, jak widać. Tu kolejna kuchenka. Tak ogólnie to wygląda. Nie mam jak pokazać bardziej szerokokątnie. Dwie kuchenki, nie, cztery kuchenki. Cztery kuchenki, dwie mikrofale. Jeszcze tutaj coś jest. Tu się chyba zmywa naczynia. Jest i lustro. Zobaczmy dalej. Jest jeszcze jedno pomieszczenie. Jest tutaj coś jeszcze. Aha, to jeszcze tutaj są cztery czajniki. Aha, czyli są czajniki. Myślałem, że nie ma czajników. I są, jest jeszcze jedna kuchenka, jeszcze dwie kuchenki, jeszcze jedna mikrofala są. Więc myślałem, że jest inaczej, nie? Myślałem, że nie ma w ogóle czajników, bo ja mam swój czajnik. Ale wiecie, ile to trzeba iść? Około 100 metrów, jak nie więcej, trzeba iść od baraków, żeby dotrzeć tutaj właśnie. Już wam pokazuję, jak wychodzimy z budynku. To jest ten budynek, wychodzimy z budynku. Tu macie jeszcze jakieś łazienki? To jest na końcu, na samym końcu. W sumie na samiutkim końcu, tam widzicie te baraki czerwone, tam się skręca w lewo i tam dopiero jest mój barak. Zaraz wam pokażę. Z tyłu jest to, a tutaj wychodzimy na prostą. Tu jest cała prosta, tak jak tam prosto się idzie, to w lewo się skręci, to są właśnie te... Prosto się idzie, po prawej są te łazienki, tam jest ta główna droga, gdzie autobusy są po lewej stronie. Tutaj mamy te drugie baraki, nawet to nie wiem, to jest... Tam ogółem jest jakieś lotnisko, mi się wydaje, ale nie wiem. No i tutaj są te baraki. Idziemy, idziemy, idziemy. Tup, 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 tup. I ogólnie aż tam na końcu jest mój pokoik przy tej gaśnicy. Więc ogólnie jest daleko. Dobra, idę teraz na obiad. Dzień 10. Uciekł mi właśnie autobus. Jest to około 4.30, 25 około mniej więcej. Byłem o 4.16 tam na przystanku, bo mamy na 4.20. No ale autobus po prostu postanowił sobie pojechać wcześniej. Dlatego pojadę po prostu sobie samochodem. Tylko właśnie nie wiem, czy znajdę. Jest napisane wyjazd 4.20. Ja byłem 4.16 i już widziałem, jak tylko o tam autobus skręca w lewo. Więc po prostu dzisiaj sobie wcześniej pojechał o te 4 minuty. No ale nic nie szkodzi. Właśnie idzie do samochodu. Się przejdziemy samochodem, zobaczymy. Może trafię, może nie trafię. Zaraz zobaczymy. To jest ten autobus, którym powinienem jechać, a nie pojechałem. Dobra, się zatrzyma. To jest ten autobus, którym powinienem jechać, a nie pojechałem, bo pojechał wcześniej.
nie ma to jak przyjechać własnym samochodem na Truskawę. Pokażę wam jeszcze z daleka, jak to wygląda. No, jest bardzo dużo ludzi. Tam już ludzie zbierają. Także wam pokażę. Okej. Okay. Dobra, idę zbierać. Widzimy się później. Jest godzina 7. Mam 6 skrzynek. Tutaj jest 5. I tutaj jeszcze jedna jest cała. Właśnie pokażę wam mniej więcej jak tutaj się zbiera. Tu są zepsute truskawki. Czyli też za nie płacą, tylko po prostu one są do wrzucenia. Tutaj są te dobre. Pokażę wam dookoła. O, tam jest zdawka, czyli tam się oddaje truskawki. Aż tam daleko. No i na taką taczkę wchodzi mniej więcej z 9, może nawet 10, tylko potem jest ciężko. Ja zbieram w rękawiczkach, rękawy mam na razie całe mokre, bo jeszcze jest trochę rosy i zaczyna się robić już dosyć gorąco, coraz cieplej. I dziś mi po prostu powoli idzie. Dzisiaj powoli. Ale 3 skrzynek jest, bo są w miarę duże truskawki tutaj. Jak widzicie, ogólnie na górę trzeba kłaść te większe, a na dół te mniejsze. Sam dole. Idziemy prosto. Jak się spotykamy, to pewnie będzie już koniec i wracamy do domu. Dobra, idę dalej zbierać. Skończyłem zbierać dzisiaj około 24 skrzynek, potem sprawdzę dokładnie ile. Teraz wam pokażę mniej więcej jak to wygląda. Więc teraz ci, którzy kończą tam, idą właśnie oddawać skrzynki tutaj. Kładą skrzynki, idą z teczkami tędy, tu. Tutaj majdaczka. I idą aż tam z tymi teczkami. Tam się odkłada taczki, jest autobus, można wejść do autobusu, ale ja nie do autobusu. No i idę do autobusu i czekają. I czekają na innych, aż wszyscy tam skończą. Znaczy, no nie wszyscy, bo wtedy są 2 autobusy i 2 autobusami jeździmy, więc część grupy skończy, autobus jedzie, wraca po następnych. To są 3 kursy robi, nie, 2 kursy chyba robi. Ogólnie są 2 autobusy. Jeszcze tam macie wodę ogólnie. Jest tam, gdzie ja byłem rok temu, to było tak, że dawali po prostu wodę, dawali nam po prostu 50 centów na wodę lub tam 1 euro. Tutaj po prostu woda jest, tutaj woda jest przy zdawce. W tym baniaku tam. Tutaj jest woda. Ale trzeba mieć butelkę. Zobaczmy jeszcze bliżej. No i traktor podbiera, podjeżdża, bierze to wszystko i jedzie na halę. Dobra, lecę do samochodu. Mam nadzieję, że wam się podoba, to mniej więcej tak jak to pokazuje. Tu z tyłu widzicie ile jest pola. Właśnie idę, będziemy wchodzić na stołówkę. Tutaj jest stołówka na końcu. O, tam jest stołówka. Nikogo nie ma. To jest ten komputer do sprawdzania ile się zarobiło. Tu wieszaki. Pusto. Dzisiaj taki obiad. Jeszcze 10 minut.
dzisiaj mamy 11 dzień i zrobiłem 52 skrzynki. Pracowaliśmy od 4.15, tak jak jest tam ten bus, wsiadliśmy i około 4.40 zaczęliśmy ogólnie pracę. 13.40 przerwa. Ja akurat na przerwie byłem około 20-15 minut ogółem. Przerwa trwała godzinę, ale pojechałem pierwszym autobusem, żeby mieć jeszcze więcej. I dzięki temu mam właśnie 52 skrzynki za dzisiaj. Możecie policzyć mniej więcej tam, bo pamiętajcie, że jedna skrzynka kosztuje 3, za jedną skrzynkę płacą 3,34, więc możecie sobie pomnożyć. 52 skrzynki zrobiłem od 4.15 do 19.30. O 19.30 skończyliśmy. A jutro przyjeżdżają Karoliny. Właśnie widzicie, tutaj na kalendarzu jest zaznaczone. I jeszcze się pomyliłem, więc muszę zmienić tam liczbę, bo wpisuję długopisem, ile zarobiłem dla Was, żebyście widzieli sobie każdy dzień, ile zarobiłem, zatrzymali sobie, więc za chwilę zmienię. Ja jem śniadanie i jutro 4.15 znów autobus i znów lecimy na pole zbierać. Ciekawe, czy też tak długo. I jutro widzimy się z Karolinami lub pojutrze, bo one będą ogółem z 28 do 29, a jutro jest 28. Jutro rano będą wyjeżdżać z Suwałk. Dobra, do jutra. Dopiero się obudziłem. Karoliny do mnie dzwoniły, że są zaraz, będą, że zaraz będą pod bramą. Bus co chwilę będzie w miejscu. To idę po nie, wezmę wszystkie bagaże i wtedy dopiero nagram wszystko, żeby i po prostu im pomóc to nieść. Bo jednak jest trochę daleko i mają dużo walizek. Nawet nie wiem, czy ja sam dam radę, żeby to wszystko zabrać za jednym razem. Bo busa po prostu nie wpuszczą aż tutaj. Tak samo jak pojutrze ten bus przyjechał, to nie przyjechał tutaj na miejsce, tylko tam po prostu pod bramę i właśnie idę po nie. Dobra, już właśnie widzę, Karoliny właśnie przyjechały. Nie będę pokazywał, tam jeszcze strażnik stoi, ale zaraz z nimi się przywitamy. Są już Karoliny? Zobaczcie. No to tak, żeby je odróżniać, to myślę, że jedną będzie... O, ta to będzie Karola, a ta będzie Karolcia, żeby odróżniać je w ogóle, bo jedna i druga się nazywa Karola. Karolina. Na razie się wstydzą, bo źle wyglądają. Potem jeszcze Wam pokażę też, jak mieszkają w tym hotelu. No i na razie kończę. Idę jeszcze im pomogę z bagażami. Dzisiaj 13 dzień. Karoliny przyjechały wczoraj. Dzisiaj zrobiłem 8,5 skrzynki i mnie przyrzucili na halę. Po prostu pytałem, czy można iść na halę. Się zgodzili, jestem na hali. Na hali idzie linia, jeżeli mi się uda nagrać, to tutaj właśnie w tym momencie będziecie widzieli jej filmik. Idzie linia, tak jak widać, albo i nie widać, idzie linia po prostu i wystawiamy szalki, znaczy w sumie ja wystawiam szalki na tą linię ze skrzynek i to w sumie tylko tyle. A dziewczyny ważą i tą waga ma być pomiędzy, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, czy pomiędzy 500, no dobra, nieważne jaka waga. Po prostu dziewczyny ważą wszystkie tam szalki, odkładają truskawki lub dodają. Jest ogólnie spoko praca, jak za 10 euro netto, no to jest po prostu super praca. Naprawdę jest w miarę lekko, co najwyżej nogi bolą. Tak to jest, jest ok, od stania. Jest naprawdę spoko. Idę właśnie do Karolin. Tutaj prosto się idzie i tam w prawo. Dzisiaj byłem na hali, tak jak mówiłem już Wam. A i w ogóle przyjechało 160 Rumunów i teraz będziemy jeździć z nimi, bo już nie ma miejsca. Znaczy w sumie oni przyjeżdżają później o pół godziny, ale i tak jest tak, że wracać będziemy z nimi, będziemy wracać z nimi. Byłem też na hali. I dodali ogółem numerki, także teraz mamy wypisane numerki, musimy pisać swoje numery i wrzucać je do skrzynek. To jest trochę złe, bo jednak jak ktoś komuś chce uprzykrzyć życie, to specjalnie wrzuci jego numer do złej skrzynki, w sensie do skrzynki ze szrotem, powiedzmy, ze szrotem, ze złymi truskawkami, żeby po prostu on dostał minus, a minus równa się, 3 minusy równa się zabranie tej premii, tej jednej premii. Teraz właśnie jestem tutaj już
to jest ten budynek. Tu jest ten plac, skąd wyjeżdża autobus na godziny. Tu jest ten budynek. Tutaj jest wejście. Tutaj się wchodzi do środka. Teraz wchodzimy do środka. Pokażę wam, jak to wygląda. Ogółem nie jest źle. Jestem teraz prowadzony z przodu mocnym jeszcze ludzie. Idzie się zwykłym korytarzem. Przynajmniej mają łazienki blisko, bo u nas na przykład jest tak, że mamy do tych łazienki tam te 100 metrów, a oni mają po prostu, się wychodzi z pokoju i tam są już łazienki. Już zaraz wchodzę, pokażę wam pokój. Pokój akurat jest chłodno, nie jest to samo jak w baraku. W baraku jest gorąco, a tutaj jest naprawdę chłodno. Porównamy do baraku. Bez pukania wchodzimy, co to będziemy się przejmować. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj mają ile łóżek? 1, 2, 3. A, 6-osobowy pokój. Więc tutaj mamy dwa łóżka, szafa, dwa łóżka, jedno łóżko. Jeszcze jedno łóżko tu. Kilka szaf. Okej. Patrzcie, tutaj jeszcze trzy łóżka. A, trzy lodówki macie. Trzy szafy mi chodziło, ale trzy lodówki macie. Mogę zobaczyć, co macie? Dobra, będę wam wyglądał. No i ogółem tak wygląda mniej więcej pokój. Dużo miejsca, ale jak i tak 5 osób, to jednak 6 osób, to i tak jest jednak ciasno. Wolę mieszkać sam w baraku. Jak się wam mieszka? Jest tu przynajmniej chłodniej, bo u mnie jest bardzo gorąco. No i jutro pewnie coś jeszcze nagra na polu, jak one zbierają. Jest 4:10 mniej więcej i wszyscy się zbierają tam z tyłu, jak widzicie, do autobusu. Jedziemy trzema autobusami. Trzy to Polacy, Ukrainy i tak dalej. Rumunia jedzie pół godziny później. Tu wam pokażę. Zaczynamy pracę. Jesteśmy już właśnie, autobus odjeżdża. Biorę taczkę, wózek i nagram coś jeszcze w rajce. Na razie idę, bo trzeba się ustawiać. Ogółem jestem już na polu, zbieramy sobie. Tam Karolina zbiera. Pytacie mnie, ile da się zebrać truskawek, ile da radę zebrać osoba początkująca. No to w 3 godziny Karolina zebrała, jest teraz drugi raz na polu, zebrała 8 skrzynek. W 3 godziny 8 skrzynek zebrała na takich truskawkach, na takiej wielkości truskawce. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie, no ale tyle zebrała. Możecie sobie zobaczyć jeszcze, jak to wygląda dookoła pole. Mniej więcej. I tam jest zdawka, czyli trzeba tam jechać, oddać skrzynki, aż tam. Tutaj palety. No mniej więcej tam. Albo tam. Można i tam jechać. I się jeździ właśnie z takimi teczkami. Ja zebrałem ogólnie, teraz jest, już wam mówię, 13 w ten sam czas. Tylko że ja już zbierałem rok temu, to jest inny wynik. Dobra, zbieram dalej. Jeszcze raz pokażę wam pole. I tam Karola zbiera. Właśnie skończyliśmy pole, jest strasznie gorąco, chyba 36 stopni. Wcześniej byliśmy tam. Zaczynaliśmy stamtąd. Tam gdzie te wózki. I te całe pole. I teraz te robiliśmy. Jest na dzisiaj koniec. Na dzisiaj jest koniec, tam jeszcze jest kolejka, żeby oddać wszystko i tam trzeba wózki przepchać aż tam do skrzynek. Dobra, koniec, ja lecę i potem coś jeszcze nagram.